Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Obecnie nagrywam to dzisiaj, tak jak powiedziałem w Gotiku. Wstawię go jutro, ponieważ w czwartek jadę na wycieczkę i nie będzie mnie cały dzień, dlatego filmy i tak wstawię w środę, jako zaplanowane na jutro. Więc przeczytam jeszcze SMS-a. Spieprzaj mi z tym chłopakiem, kurde, z Gret 1. No, jeszcze stoper włączę, bo bym zapomniał o stoperze naszym kochanym, który ma już z półtora roku, spokojnie. Okej. I jedziemy do naszej furki. I do kogo mam najbliżej? Bo to jest ważne. Najbliżej mamy do tego, coś na D, jak on się nazywał? Kurde, nie pamiętam. Zapomniałem chyba. Dwayne? O, Dwayne, tak, Dwayne się zwał. Woohoo! Sorry. Dobra, jedziemy do Dwayna. Naszą furką zarąbistą. Zaraz dupnę w coś. O kurde. Woohoo! O! Ale żem walnął ładnie. Może lepiej drugą samochody walnąć. Dobra, dobra, dodatki, detki, dodatki. Super, tak na luzie sobie przejeżdżamy koło tych samochodów. Nic się nie dzieje. Żaden problem. O, ale się wryłem w taksówkę. A zaraz, pominąłem tego kolesia. Przez to, że mi się tak ładnie dupnął taksóweczkę. Ja chyba straciła przytomność w wyniku walnięcia. Jedziemy sobie dalej. Co tam, miałem prawo jazdy. Dobra, to chyba tutaj. Ale pewności co do tego nie mam stupy. O, przepraszam. Najmocniej. Okej, dawca organów. Aha, znowu to. Kurde. Kurde, no to masz problem. Kurde. Przykro mi, murzynie. Javon? Kto to? To strzel sobie kulą w łeb. O, proszę. O kurde, ale mu teraz dogadał fajnie, że przypomina mnie. And you remind me of me? Jak to zabrzmiało tak pięknie, taki akcent fajny. Brum, jedziemy. Po tych schodach? Jesteś tego pewny? Woohoo! Przeskoczyłem człowieka! Rekord Guinnessa! Super. Jedziemy. Super. O, już laguje. Na dzień dobry się lagi włączyły.
Zahamuj! O Boże. Nie wiem, czy ta moja fura jeszcze do tego odcinka przeżyje, ale załóżmy, że przeżyje ten upadek. Świetnie, nie no, lubię jazdę. Widzieliście wczoraj gameplay z GTA 5? Normalnie to było coś i chyba zapomniałem słuchawki obniżyć do ust. Normalnie gameplay tak wymiatał, że normalnie szczena mi opadła, dosłownie. Tak! O, przepraszam, przepraszam, kierowco, najmocniej przepraszam, ale wczoraj mnie rozdupiła jakość GTA 5 i sam gameplay. To nie ma sprawy, mogłem cię walnąć. Czemu? Bo miałem prawo. Dobra, bo miałem kupon na wdupianie się komuś w pojazd. I nikt mi tego nie zabronił. Jedź, jedź dalej, to najważniejsze. Kurde, strasznie daleko do tego celu misji, powiem wam szczerze. Ale jedziemy. Nie ma co. O! O kurde. Suwać tyłki! O kurde, pojazd mi się już dymi lekko. Tak z lekka. A tył to mam tak przygniecony, że normalnie szkoda mówić. Okej. Żeśmy drifta zrobili ładnego. No, China tam. Już, chińskie znaczki. O jest, aż mi się niedobrze robi, jak na to patrzę. O kurde! Bandzior jeden, a to zakuta pała. Kurde! Cherry, pozwól jej żyć. No jedźże, cholera! Dobra, nie zabiję cię. Kobiet nie zabijam. Dobra. Javona trzeba teraz dogonić. Kurde! Ale lagi! Lagiona. Dobra, ja go dogonię. Chyba dogonię. Przyrzekam. Kurde, tylko niech mi koleś nie utrudnia roboty. Teraz tylko zabiję. O, proszę, tam sobie pojechał. Motherfucker! Kurde, żebym coś się nie wtupił porządnie, bo nie chcę zryć mordą w coś. No kurde! Mówiłem, że nie chcę czymś mordą wzryć. O Boże, Zbieraj szybko ten pojazd i jedźże. Nie rób kurczę mi tu scen. Dobra. Po Javona. Kurde! Widać, że w życiu go nie dogonię, jeżeli tak się będę guzdrał. Dobra, tam sobie pojechała pizeczka. No, zapraszam, zapraszam. Kurde, z takimi lagami to... No to teraz to ja go w życiu nie dogonię, kurde. Szybciej, szybciej! Nie, zawaliłem misję. Cholera jasna. Teraz to już się mega wkurzyłem. Nie, i jeszcze raz mam tam po niego jechać. No to teraz mi się ciśnienie normalnie podniosło. Nie. No proszę was, nie, no zapiście, kurwa. Mogłem już dziewczynę zabić, powiem wam szczerze. Ale nie jestem taki. Dawać mi pojazda, cholera jasna. O, jest już pojazd na życzenie. Wypieprzaj mi stąd. Dokładnie. Wio. Uciekaj. Dziękuję za pojazd. No to jeszcze cię rozjadę. O, tak porządnie. Już nie musisz mi dziękować. Ale skurczybyk normalnie mnie wkurzył. A ja to takiego pirueta odwaliłem. Chyba 3-360. Już normalnie śmiać się chciało. Dobra, szybko tam dojadę. Zrobię w końcu tą misję. Dziewczynę oszczędzę, a chłopa zabiję.
Cholera, jasno. Normalnie wierzyć mi się nie chce, że tak to mogłem zawalić. Co się, motherfucka, ze mną dzieje? Dobra. Jedź tam, skup się. No koleś mi specjalnie podkręcił, żebym wdupił się w niego. No i teraz niech ma, skurczybyk. Sorki, że tak mi się chce trochę klnąć, ale jestem zły na to, że zawaliłem misję. Jeszcze teraz mi laguje w dodatku, to już w ogóle świetnie. Pieprze, jadę na skróty. Wal się. Aha. Sobie pojadę na skróty. Naprawdę wybornie. Przestań mi lagować. Piątka to mi w życiu na takim PC-cie nie pójdzie, uwierzcie. A w ogóle GTA 5 na PC-ty ma dopiero wyjść chyba za rok. Bodajże tak słyszałem, czytałem na gram.pl. To wiem trochę. Ale żeby grać spokojnie na full detalach w GTA 5, to trzeba pewnie się przepłacić ostro na takiego porządnego PC-ta, aby mi gra mogła swobodnie chodzić. Musiałbym się naprawdę ostro przepłacić. Ale no, jak kogoś nie stać, to nie ma co tu mówić. Dobra. Okej. Teraz trzeba skurczybyka dopaść. Tym razem już. Dobra. Okej, dobra. Jedziemy. Jedziemy po niego. Tylko spokojnie. Bez. No kurde! Nie! Znowu. Dobra, dawaj samochód. Będzie najłatwiej. Okej. Samochodem łatwiej będzie. Bo go będę mógł wyglebić. Cholera, ale jeszcze mam mało życia, to już w ogóle. No nie pozwolę mu na to, spokojnie. Nie laguj mi gro. Proszę cię. O to cię najbardziej proszę, nie laguj. O, proszę. I tak teraz bym się w niego wdupił ładnie. Ale no cóż. Gra mi na to nie pozwoliła. Dobra, dogoń szczyla. Dobra, niedaleko. Niedaleko już mi zostało. A ja go przecież mogę dopaść. Spokojnie. Bez problemu. O, jedzie tam sobie. No kurde. O! Dobra, będę mógł sobie w niego spokojnie nawalać. Skręcił mi teraz tam. On będzie mi cały czas uciekał. Będzie mi cały czas uciekał. Dobra, jakoś ustrzeliłem, ale to i tak to mi nic nie dało. Dobra, zaraz go wyprzedzę. Dobra. Spokojnie, zaraz go dostaniemy. Świetnie. Ale dostał ładnie. Świetnie. To było piękne. A teraz musimy. Fuck, jeszcze policja. No nie. Dobra, pieniądze, pieniądze, pieniądze. Okej, dobra, a teraz stąd spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj mi tu. Na podskokach. Udało się. Hey Dwayne, I've got your money. Why don't you make me a clocking bell so I can. Dobra, jedziemy. Teraz trzeba zgubić policję. I teraz spotkamy się z Dwaynem w Clucking Bell. Dobra, jedziemy sobie już na GPS-ie i będę musiał coś wpieprzyć na ostro, bo mam mało HP. Dobra, 14 minut już nagrywamy, to dobrze. To jeszcze jedną misję będę mógł w stanie wykonać, jeżeli mi się to w ogóle uda. Spadłówka mi stąd. Kurde. Jakieś dziwne odgłosy słyszę. Wkurzam też mnie to. Gliny tu są, miło. Okej, jedź sobie, jedź, spokojnie.
Super. Jeszcze raz to usłyszę, to normalnie coś weźmie. Super, teraz coś takiego muszę słyszeć. Oj, Liberty City, takie głośne, takie hałaśliwe, takie duże, a zarazem takie wkurzające. Myślałem, że już ktoś ma zamiar do mnie zadzwonić. Nie wydzierać mi się tu. A tutaj chyba była ta babka, którą oszczędziłem. To była żona Dwayna. No ile się nie mylę. Jest, Clucking Bell. Dobra, wysiadka i wbijamy tam. Może schowamy broń, żeby nie stwarzać zagrożenia. Gdzie ten koleś? Gdzie ten koleś? W Clucking Bell, ale... Chcę wejść. Ups, a to tu! Takie buty trzeba zrobić. No i dobra, udało się. No i tak chciałem ją oszczędzić. Okej. No to teraz bierzemy nasz pojazd i idziemy na kolejną misję. Ej, koleś, ty mi chciałeś auto ukraść? O nie. Popełniłeś wielki błąd. Gdzie możemy teraz sobie jechać? Gdzie jesteśmy? Dobra, idziemy do Freddy? Nie wiem, to było FM. Freddy, nie wiem, Freddy, kurde. Frank, Mac, coś tam, McRary, nie wiem. Bo wiem, że jeden to Patrick, a drugi to nie wiem, właśnie, nie pamiętam. Dlatego sobie do niego teraz pojedziemy. Mamy do niego najbliżej. Może wykonamy jeszcze u niego jakąś misję i zakończymy odcineczek. Tururum, tururum, jest. Jesteśmy już u niego. Świetnie. Tu robią gliny, what the fuck? Ostatni kandydat. No to dowiemy się zaraz, co tu się do cholery dzieje. To tu jest komenda policji? Jimmy? Ja jestem Nico. Na zdrowie. Jakoś słabo tak słychać. Prawnik. Pod prysznicem, ale sobie pomyślę, kurde. A mam już garnitur.
teraz się połóż spać, prześpij się, bo wiesz, że jesteś trochę wypity. O kurde, zlagowało. Udaj się do kawiarenki internetowej. O, przy okazji może sprawdzić, co tam tego debila Francis... Franz Toma? Tak. Tony, Tom, nie wiem, jak ten debil się zwie. Wali mnie to. Ale jedziemy do kawiarenki internetowej. Jak dojedziemy? Jak dojedziemy, rzecz jasna. Super. O kurde. O kurde. O, uniknąłem wypadku. Kolejnego upadku uniknąłem. Szybko jadę, super. O to chodzi. Jak w Need for Speed. Tylko trochę mi laguje. Ale to nieważne. Żebym się nie wdupił w coś. Ło. Ło. No teraz to się już musiałem wdupić w coś ostrego. Dobra, teraz sobie może zakręcimy. Okej, okay, już jesteśmy niedaleko kawiarenki. Dobra. Wysiadka, panie, wysiadka. Kurde, o. Okej. Okay. I jesteśmy na miejscu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i co teraz? Okej, okay, no. A tak. Wygrywamy kancelarii prawniczej. A, jest. Zatrudnienia. Podanie. Przejdź w stronę dół i wyślij podanie. Okej. Okay. Okej. Okay. No okej, okay. No to możemy stąd wyjść. Wyjdź z kawiarenki, super. Okej. Okay. Wow. Już! Kolejna misja? What the fuck? Już mi się wierzyć nie chce. To wszystko? Playboya bym jeszcze zajechał, ale nie wiem, czy nie zakończyć odcinka. Francis. A, Francis! Okej, dobrze. Wiecie co? To może już zakończymy odcinek. Dzisiaj taki krótszy będzie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Gości, już nie żyjesz. Obiecuję ci to. Ciul! Jeszcze cię może rozjadę do końca. Jebut! Wiem, jestem złym człowiekiem. Kurde, ja chcę, żebyś w końcu... O, pod koła. Pięknie. Świetnie. Dobra, trzymajcie się. Na razie.